Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na film, w którym pogadamy sobie o książkach. Książkach, które mam tutaj przy sobie oraz takich, które są niewidoczne, ponieważ zostały przeze mnie przeczytane na e-bookach bądź też przesłuchane na audiobooku i nie mam ich w formie papierowej. Są to książki, które dotyczą różnych rodzin. Rodzin, które mieszkają w różnych krajach, w różnych dekadach XX bądź też już XXI wieku, rodzinach, które są pełne bądź niepełne. Zresztą, co ja Wam będę opowiadać? Zaczynamy i lecimy po kolei z książkami, które mam przed sobą. Zaczniemy od książki, która jest bardzo poruszająca. Książki, która ma taką łagodną, spokojną okładkę, natomiast budzi bardzo wiele różnych uczuć. Ta książka, a może nawet książeczka, bo zobaczcie, ona jest taka maciupeńka, została napisana przez autorkę o korzeniach mołdawsko-rumuńskich i została przełożona z języka rumuńskiego na język polski. Opowiada o rodzinie maluteńkiej. Rodzinie składającej się z syna, kilkunastoletniego syna Aleksa oraz jego matki. Ten Aleks jest chłopakiem nie do końca zrównoważonym. On chodzi do jakiejś szkoły specjalnej z internatem. Swojej matki nie cierpi, nienawidzi jej, wstydzi się jej. Nie akceptuje tego, jak matka wygląda, jak mówi, jak się porusza. Nie akceptuje absolutnie niczego, co z tą kobietą jest związane. Chłopak ma swoje jakieś tam problemy psychiczne, które nie zostały tutaj dokładnie nazwane w tej książce, no ale coś z nim jest nie w porządku. Poznajemy ich na progu wakacji. Aleks kończy właśnie rok szkolny i umawia się ze swoimi kumplami, że w czasie wakacji letnich wyjadą sobie na niezapomniany wyjazd do Amsterdamu, gdzie będą ćpali, chlali i robili różne rzeczy mniej lub bardziej legalne. Natomiast ten wyjazd nie dochodzi do skutku, ponieważ jego matka dosłownie przekupuje go, aby Aleks wyjechał z nią na wakacje do Francji, do malutkiego, spokojnego domku gdzieś tam na uboczu i żeby tam spędził z nią wakacje. Aleks nienawidzi tego pomysłu, no ale oferta, którą matka mu złożyła, oferta przekupstwa, jednak do niego przemawia i postanawia z matką pojechać, może nie tyle, żeby sprawić jej przyjemność, lecz dlatego, żeby po prostu się od niego odczepiła. I podczas tej wakacji ta para zaczyna się tak naprawdę wzajemnie poznawać. A przede wszystkim Aleks zaczyna poznawać swoją matkę, zaczyna widzieć ją z różnych perspektyw. Zaczyna rozumieć tę kobietę, a nawet być może zaczyna się między nimi rodzić jakieś uczucie, jakaś miłość między synem a matką. Ta książka opowiada tę historię z perspektywy wielu lat. Aleks opowiada ją jako już dorosły człowiek, artysta, malarz, który właśnie wspomina to przełomowe lato, w którym tak wiele, wiele się zdarzyło i które wywarło ogromny wpływ na jego dalsze życie. Bardzo Wam tę książkę polecam. Zobaczcie, niewielka, zawiera mnóstwo treści, mnóstwo różnych emocji i naprawdę trudno pozbyć się tej książki z głowy po jej przeczytaniu. Kolejna powieść dotyczy Stanów Zjednoczonych. Nic tupowa z Kevina Wilsona. Jest to powieść bardzo współczesna, opowiadająca o dwóch przyjaciółkach. Jedna z nich pochodzi z bardzo ubogiej rodziny. Ona dostała się do jakiejś prestiżowej szkoły dzięki swojej wytężonej pracy, dzięki ambicji, dzięki temu, że wsparli ją nauczyciele i pomogli uzyskać stypendium. Druga natomiast pochodzi z bardzo zamożnej rodziny. Rodziny, która tak naprawdę może wszystko. I ona też chodzi do tej szkoły. Te dziewczyny się tam zaprzyjaźniają, mieszkają ze sobą razem w jednym pokoju w akademiku i pewnego dnia ta bogatsza robi coś bardzo głupiego, za co konsekwencje ponosi ta uboga. Musi opuścić szkołę i w ten sposób losy tych dziewczyn się rozłączają. One tracą ze sobą kontakt. Po kilkunastu latach ta bogata odzywa się do tej bardzo ubogiej, której no, życie się nie zmieniło. Ona nie uzyskała wykształcenia,
i dalej klepie biedę. I ta bogata zwraca się do niej z propozycją, czy nie chciałaby wprowadzić się do jej ogromnej rezydencji i podjąć się roli opiekunki jej dwojga pasierbów, chłopca i dziewczynki. Te dzieci są bardzo nietypowe i tutaj wkraczamy już w taki teren fantastyki. Ale nie bójcie się, nawet jeżeli nie lubicie fantastyki, to jak najbardziej jesteście w stanie tę książkę przeczytać. Bo jedyną fantastyczną rzeczą związaną z tymi dziećmi jest to, że one w przypadku niepokoju, kiedy się zdenerwują, zaniepokoją, wzburzą się czymś, stają w ogniu. I ten ogień nic tym dzieciom nie robi. On nie pali ich skóry, on nie wpływa na ich zdrowie, jedynie może zagrażać oczywiście osobom lub rzeczom znajdującym się w ich otoczeniu. I ta uboższa przyjaciółka tak naprawdę no nie ma innego wyjścia. Po pierwsze jest użyczona domem, bogactwem swojej przyjaciółki. Po drugie, no schlebia jej to, że ta zamożna, była jej bliska osoba, zwróciła się do niej w potrzebie i pokłada w niej duże nadzieje, wierząc w to, że pomoże jej w opiece nad tymi dziećmi. No i po trzecie, oczywiście finanse. Ona tam nieźle jest w stanie zarobić, ta koleżanka obsypuje ją prezentami, ale tak naprawdę jej przede wszystkim zależy na uwadze tej byłej przyjaciółki. To jest dla niej najcenniejsze. Z czasem okazuje się także, że zaczyna lubić te dzieci, te dziwne dzieci, które nie panują nad swoimi emocjami. O czym jeszcze jest ta książka? Nie będę opowiadała o niej do końca, żeby nie zepsuć Wam przyjemności płynącej z lektury, a jest to lektura bardzo przyjemna, ale zaznaczę jeszcze jedną rzecz. Ta książka o tym, w jaki sposób ludzie podchodzą do macierzyństwa. Dla jednych jest to zadanie do odbębnienia, projekt do odhaczenia. Dla innych jest to sprawa wiążąca się z bardzo głębokimi uczuciami. Polecam Wam tę lekturę, nic tu po Was, na pewno Was wciągnie i na pewno pozostawi po sobie dużo różnych przemyśleń. Przechodzimy teraz do Polski. Książka, którą prawdopodobnie wielu Was zna, natomiast ja dopiero niedawno po nią sięgnęłam. Chodzi o Dygot Jakuba Małeckiego. Książkę, która no najbardziej rozsławiła tego autora wśród czytelników. Ona opowiada o dwóch rodzinach. W jednej rodzinie mamy efekt klątwy. Jan Łabędowicz nie udziela pomocy uciekającej Niemce i jej dzieciom. I ona rzuca na niego klątwę. Po jakimś czasie w tej rodzinie rodzi się dziecko, które jest albinosem. Druga rodzina natomiast, rodzina Geldów, ma ogromnego pecha, ponieważ ich córeczka wchodzi do starej szafy i tam wybucha schowany granat. Ta dziewczynka później jest bardzo mocno poparzona. I ten albinos i ta poparzona dziewczynka spotykają się i zakładają rodzinę. Jest to książka o trudnych, bolesnych losach dwóch polskich rodzin, rodzin naznaczonych, rodzin, których tak naprawdę no niewiele jest rzeczy, które możemy uznać za przyjemne, za miłe. Jest to książka o takich dość trudnych sprawach, natomiast czyta się no całkiem miło, no nie będę tutaj ukrywać. Jak to u Jakuba Małeckiego, ta historia tak ładnie się rozwija, zatacza coraz szersze kręgi, rodzą się kolejne pokolenia, które w pewnym sensie przyjmują traumę swoich przodków. Bardzo Wam polecam, bardzo typowa dla tego autora książka. Jeżeli jeszcze nie czytaliście, to myślę, że już nadeszła pora, tak jak u mnie. Następna książka, Porzucenie, Elisabeth Aspgren, szwedzkiej pisarki, jest dość dziwna i bardzo zaskakująca. Zaczyna się jak typowa opowieść, saga rodzinna, która swój początek ma jeszcze przed II wojną światową, kiedy poznają się bohaterowie, jedni z głównych bohaterów,
tej powieści, czyli Rita oraz Vidal. Rita jest Angielką, Vidal pochodzi z Salonik i przeprowadził się wraz ze swoją matką i bratem do Anglii, gdzie prowadzi niewielką firmę sprowadzającą różne towary właśnie z Salonik. I ta para jest dość dziwna, bardzo zaskakująca i nie chcę Wam tutaj za bardzo spoilerować. Natomiast powiem tak, wszystkie te postaci oparte są na prawdziwych ludziach, przodkach autorki. Rita była jej babką. Następnie mamy kolejną osobę z tego rodu, czyli Sally, jej matkę, oraz Catherine, która jest alter ego autorki. I autorka tutaj opisuje losy tak naprawdę głównie żeńskiej linii swojej rodziny, bardzo skrytej, bardzo tajemniczej, skrywającej mnóstwo różnych sekretów. I tak jak powiedziałam, ta pierwsza część wydaje się, że będzie to książka taka zwykła historia rodzinna, natomiast w pewnym momencie ta historia skręca zupełnie inną stronę, ponieważ Catherine wyjeżdża do Salonik, aby odkryć pewne karty historii swojej rodziny, o której nie miała pojęcia, bo tak jak powiedziałam, wszystkie te kobiety były bardzo skryte. One nie zwierzały się sobie. One nie opowiadały swojej przeszłości. Wszystko dusiły w sobie. I to trzecie pokolenie dopiero próbuje się czegoś dowiedzieć o przeszłości swoich przodkiń oraz swojego dziadka i jego rodziny. I kiedy dociera tam do tych Salonik, zaczyna badać nie tyle historię rodziny, co historię Żydów wygnanych z tamtego miasta. Także ta historia trochę skręca i z takiej bardzo intymnej opowieści zmienia się troszkę w książkę taką historyczną, opowiadającą ogólnie losy Żydów aszkenazyjskich. Mam nadzieję, że nie przekręciłam. Także jeżeli chcecie przeczytać coś zaskakującego, coś, z czego dowiecie się nie tylko historii rodzinnej, lecz także spojrzycie z szerszej perspektywy na losy ludzi w XX wieku, bardzo Wam polecam Porzucenie. I mam jeszcze dwie książki, które, tak jak mówiłam, są niewidzialne, ale zapisałam sobie ich tytuły tutaj na karteczce. Pierwsza z nich to książka japońska. Ma tytuł Wiwat Małżeństwo i opowiada o pewnej parze, która zamieszkuje w Osace. Osaka na początku XX wieku była takim miastem bardzo rozrywkowym. Tam było mnóstwo klubów rozrywkowych, mnóstwo przybytków, w których można było coś zjeść i wypić. I kobieta z tego związku wcześniej pracowała jako gejsza i była świetna w tym, co robiła. Zarabiała niezłe pieniądze. Była dosłownie rozrywana. Ale kiedy zakochała się w mężczyźnie, synu sprzedawcy sprzętów fryzjerskich, porzuciła tę swoją karierę i postanowiła oddać się głównie życiu rodzinnemu. Na jej głowie spoczywa praktycznie wszystko, ponieważ ona chyba tego nie widzi, ale my jako czytelnicy doskonale widzimy, że ten jej facet po pierwsze ma dwie lewe ręce, po drugie jest po prostu leniwy, po trzecie jest hulaką, po czwarte w ogóle jej nie szanuje, po piąte po prostu przepierniczy każde pieniądze, które ona zdobędzie. Ale ona w tym swoim małżeństwie zauważa głównie same dobre strony. I ten tytuł, Wiwat Małżeństwo, to jest naprawdę taki bardzo ironiczny, ponieważ czytelnik widzi, że tam to małżeństwo jest straszne. Żadna chyba z nas nie chciałaby być w związku z takim facetem. Natomiast ta nasza bohaterka robi wszystko, żeby go przy sobie utrzymać. Także niech on sobie będzie, jaki będzie, byleby tylko był.
Także to jest taka nowelka. Ta książka ma jakieś niecałe 100 stron. Warto ją przeczytać, bo pokazuje trochę w sposób lekko ironiczny pewne sprawy, które my zauważamy także wśród naszych znajomych na przykład. Także rzeczy, które są uniwersalne, które się nie starzeją, no pewnie nie jedna z nas, nie jeden z nas jest w stanie wskazać osobę, która tkwi w jakimś durnowatym związku, który do niczego nie prowadzi, tylko dlatego, że hura, wiwat, małżeństwo, mam faceta. Także bardzo Wam to polecam. Tym bardziej, że no, można też gdzieś tam między wierszami trochę sobie poczytać o Japonii i o Osace sprzed około 100 lat. I ostatnia z książek, o której chcę powiedzieć, nie jest powieścią. Jest to reportaż sprzed kilku lat Macieja Czarneckiego pod tytułem Dzieci Norwegii o państwie nadopiekuńczym. Postanowiłam o niej opowiedzieć razem z tymi książkami, ponieważ również opowiada o rodzinach. I tutaj głównie skupia się na rodzinach polskich, które wyemigrowały, czy też na stałe, czy tymczasowo w celach zarobkowych do Norwegii. I tam spotkały się z największym postrachem rodzin z Europy Wschodniej, czyli Barnevernetem. Jest to instytucja, która ma na celu opiekę nad dziećmi. Instytucja przede wszystkim niezrozumiana przez właśnie osoby pochodzące z Europy Wschodniej, ponieważ u nas nie chcemy, żeby żadna instytucja wtrącała nam się w to, jak wychowujemy swoje dzieci. Nie chcemy, żeby ktokolwiek ingerował w to, co do dzieci mówimy, jak z dziećmi postępujemy i jak dzieci wychowujemy. Natomiast ta instytucja, która właśnie jest takim największym straszakiem, także na forach i wszędzie indziej, ma na celu dbanie o to, by dzieci czuły się bezpieczne, by dzieci nie spotkało w domach nic złego. I oczywiście czasami ta ich władza nad rodzinami jest nadużywana. Czasami człowiek, który wpadnie w sidła tej instytucji, praktycznie nie jest w stanie się z nich wydostać. I ten autor, Maciej Czarnecki, opisał wiele takich spraw, w których ludzie nie chcąc, aby zabrano im dziecko do jakiegoś ośrodka wychowawczego czy do rodziny zastępczej, pod osłoną nocy uciekali z Norwegii do Polski. To są oczywiście poruszające historie. To są historie, które gdzieś tam chwytają za serce. Ale co mnie niepokoiło, to to, że wszystkie te opowieści znaliśmy tylko z ust matek, ojców, ewentualnie dzieci. Nie znaliśmy tych historii z punktu widzenia przedstawicieli tej instytucji. Ponieważ oni nie mogli się wypowiadać do książki, ponieważ obowiązywała ich tajemnica służbowa. Dlatego też wszystko jest tak, powiedzmy, jednostronnie. Musimy brać na wiarę to, co rodzice mówili, że my nigdy dzieci swoich nie biliśmy. Tak? Ale nie wiemy, jaka była prawda obiektywna. Mnie to przeszkadzało. Natomiast warto przeczytać ten reportaż, żeby dowiedzieć się właśnie, w jaki sposób działa ta instytucja i w jaki sposób ma pomagać ludziom, a nie ich karać i prześladować. Bo Barnevernet, mam nadzieję, że nie pomyliłam tego słowa, ma służyć dziecku, ma służyć dobru dziecka. Także zachęcam Was do przeczytania tej książki, a jeżeli już ją znacie, bo przecież to nie jest żadna nowość na rynku, to napiszcie, co Wy sądzicie o niej, co Wam przyszło do głowy. Czy podobnie jak ja czuliście, że gdzieś ta historia nie do końca jest pełna. No więc to wszystkie książki na dzisiaj. Mam nadzieję, że któraś z nich Was zainteresowała. Gdybym była na Waszym miejscu, czytałabym absolutnie wszystkie. Życzę Wam miłego wieczorku, czy też miłego dnia, jeżeli oglądacie mnie rano, i do zobaczenia już za tydzień. Pa, 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 pa.